Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na haul, tak jak widzicie zresztą po tytule. Ostatnio na Instagramie zapytałam się Was właśnie, czy wolicie, kiedy pokazuję paczki tak na bieżąco, jak przychodzą i nagrywam to do vloga, czy jednak wolicie, żebym tak zebrała te wszystkie paczki i pokazała po prostu w jednym większy taki haul zakupowy. No i głosy były rozłożone 50 na 50, w zasadzie 49 do 51, jeżeli mam być bardzo dokładna. Więc stwierdziłam, że okej, w takim razie dzisiaj zamiast vloga będzie haul. Przytachałam ze sobą mnóstwo produktów, które w ostatnim czasie dostałam i jak również te, które pokazywałam we vlogach, więc zacznę właśnie od tych, które były we vlogach, więc możecie ewentualnie przywinąć trochę do przodu, bo może są osoby, które na przykład nie lubią vlogów, nie lubią tej formuły i dlatego głosowały na haul i może na przykład nie widziały tych produktów, więc żeby tak już wszystko, wiecie, było razem do kupy w jednym filmie, to zaczynamy od tych produktów, które już Wam, tak jak mówię, pokazywałam we vlogach, więc szybciutko przelecę. Zacznę od Basic Lab, dwa produkty, które kupiłam, to jest po pierwsze serum pod oczy z 10% argalininą i kofeiną nawilżające, ujędrniające. Jest to ta mniejsza pojemność 15 ml. Jak kupowałam, to ta większa pojemność była w promocji w ogóle, bo ta mała 15-litrowa... Małe 15-litrowe serum kosztowało 70 zł, a 30-litrowe kosztowało 90 zł, więc oczywiście o wiele bardziej się opłaca kupić 30-litrowe serum, natomiast ja widziałam u dziewczyn w filmach na Instagramach, że w zasadzie używa się tego kropelkę, więc 30 ml podejrzewam, że nie zużyłabym po prostu przez całe swoje życie, więc wolałam wziąć mniejszą pojemność, co z tego, że może mniej ekonomicznie to jest w przeliczeniu na mililitry, ale jednak no mam nadzieję, że te 15 ml to właśnie zużyję, a 30 trochę miałam obawy, że będzie mi stało i zalegało w łazience. Jeśli chodzi o to serum, bo tu już, ponieważ je mam od jakiegoś czasu, to już je zdążyłam parę razy poużywać. W zasadzie używam go codziennie i używam go nawet kilka razy dziennie, szczególnie jeżeli nie mam makijażu. Na razie póki co nie widziałam, nie zauważam spektakularnych różnic, chociaż nie wiem, czy to przypisywać temu serum, ale na przykład tu w kącikach oczu miałam takie suche skórki, które w ogóle nie chciały schodzić. One były raz mniej widoczne, raz bardziej widoczne, natomiast ich w tej chwili nie ma. Nadal mam suchą okolicę oczu, szczególnie tutaj. To, co Wam też mówiłam w filmach, że właśnie najbardziej sucha moja okolica to jest właśnie tutaj jakby na... to nie jest na grzbiecie nosa, tylko jakby w tym miejscu. Natomiast zaczęłam właśnie, odkąd stosuję to serum, to... no... nie chcę jeszcze mówić, że widzę poprawę, ale przyglądam się bardzo uważnie, bo wygląda jakby się poprawiało. Ja używam tego serum dosłownie kropelkę, naprawdę, wierzcie mi, kropelka to jest aż nadmiar. Wykraplam sobie to na opuszek palca, potem rozcieram i jakby wiecie, tak przejeżdżam wokół oczu i to jest wystarczające. Natomiast drugi produkt to jest krem z filtrem i jest to krem z filtrem o takiej bardzo... powiedziałabym klasycznej konsystencji, ponieważ jest to dosyć gęsty krem, ja tak malutko go wycisnę, jest to dosyć gęsty krem, który no na przykład w porównaniu z moją holiką, którą bardzo, bardzo lubię, dosyć bieli twarz, zresztą nawet widać trochę nawet na mojej dłoni, dosyć bieli twarz i jeżeli mam go nałożyć na tyle dużo, na ile jakby ustawa przewiduje, czyli no taka spora ilość kremu, no to muszę się trochę namachać, żeby go odpowiednio wpracować, bo on cały czas jest po prostu biały na mojej skórze. Czy na razie nie zauważyłam, żebym nie zapychał, tak więc jeszcze sobie go będę używać i dam Wam znać. Podejrzewam, że w podsumowaniu pewnie maja, jak on się sprawdza, no bo już go w zasadzie używam około tygodnia, mamy teraz 12, no powiedzmy, no mniej więcej od około tygodnia go używam, więc myślę, że na koniec maja będę mogła Wam troszeczkę więcej powiedzieć, natomiast na razie powiem Wam tak, szału na mnie nie zrobił. Jeśli chodzi o zamówienie z Basic Lab, to w gratisie dostałam ochronną pomadkę do ust, którą sobie wrzucę do torebki oraz dwie próbki ich kremu do twarzy, ten lekki, nawilżający, lekka konsystencja oraz nawilżający, bogata konsystencja, ale ich jeszcze nie wypróbowałam. Lecę trochę szybko, więc jeżeli jest za szybko, to dajcie znać, chociaż oczywiście to jest głupie stwierdzenie, bo i tak przecież nie usłyszę tego, ale tak jak mówię, chcę przelecieć przez te produkty, które Wam pokazywałam, żeby przejść do tych, o których jeszcze nic nie słyszałyście. Teraz duża paczka, którą dostałam w ramach współpracy z agencją Block Media od Ifrochet. Pewnie widziałyście już też te produkty, ponieważ widziałam, że one się pojawiały, przewijały, czy na Instagramach, czy na YouTubach, no bo wiadomo, tak, jak jest akcja, to większość z nas to dostaje. Do tej pory powiem Wam, że użyłam kilku produktów. Użyłam tej między innymi maseczki z węglem oraz z miętą. Powiem Wam, że ona nie pachnie miętą, tak jakbym się
spodziewała. Ona pachnie bardzo świeżo, ja bym powiedziała, że ona pachnie algami morskimi. Tutaj jest w ogóle cała seria właśnie taka algowa, oczyszczająca. Ja widziałam w chyba bodajże ulubieńcach u Maxi, gdzie ona mówiła, że to jest maska do zadań specjalnych, że przy jej suchej skórze jest to bardzo intensywna maska. No powiem Wam tak, że przy mojej z kolei skórze ja jej w ogóle nie odbieram jako intensywnej maski. Ja po tamtym jej filmie tak sobie pomyślałam, dobry, będzie fajny zamiennik na przykład, nie wiem, dla maski z The Body Shop czy dla maski z Glam Glow, ale w moim odczuciu to nie jest aż taka intensywna maska, szczególnie jeżeli mamy skórę normalną czy też w kierunku mieszanej. Natomiast bardzo fajna maska, bo chociaż ona wysycha, to nie robi nam się skorupa. Ja tą maskę miałam na sobie w ostatnim vlogu, jak właśnie opowiadałam Wam o całej sytuacji z K79 Kacpra, to właśnie tam siedziałam z tą maską i chociaż nagrywałam tak z 15-20 minut, bo miałam, wiecie, taki flow, dobrze mi się mówiło po prostu i nie chciałam przerywać i ta maska mi tak zastygała na twarzy, ale mimo wszystko właśnie bez problemu można było mówić, bez problemu, znaczy mogłam mówić i nie robiła się żadna skorupa, tak więc ta maska jest naprawdę bardzo fajna, chociaż podejrzewam, będę się powtarzać też w podsumowaniu miesiąca. Użyłam jeszcze też tego dwufazowego płynu i to jest płyn, z czym on jest, bo ja niestety nie pamiętam. Aż musiałam sprawdzić, bo nie znałam tego, nie znałam tego kwiatka, czyli cornflower, i według Google'a jest to haber bławatek. Więc używałam sobie tego, tego płynu do demakijażu właśnie dwufazowego, bardzo fajnie się sprawdza. Malutki jest na razie, jeszcze w zasadzie widzicie, no niewiele go używałam, bo też niewiele po prostu makijaży robiłam w ostatnim czasie, ale naprawdę fajnie się zapowiada. Kolejny produkt, którego używałam, to jest taki żel, galaretka do mycia twarzy. Bardzo delikatna, delikatnie się też pieni, natomiast upierdliwie się zmywa, że tak powiem. Jest to taka, wiecie, no ponieważ ona, tak jakbyście, nie wiem, rozwaliły galaretkę na podłodze i potem próbowały ją zebrać. To jest bardzo trudne ogólnie. Więc na przykład dłońmi, moim zdaniem to nie przejdzie. Potrzebna jest jakaś gąbeczka, więc ja tą gąbeczką celulozową, wiecie, wycieram sobie buzię i przecieram jeszcze przy okazji, szorując delikatnie twarz. Ale nadal potem wypłukać to z tej gąbeczki, to też jest tak... Jest troszeczkę zachodu z tym, natomiast jest to bardzo taka delikatna, moim zdaniem, galaretka właśnie do demakijażu. I jeszcze jedna rzecz, której używałam, to jest peeling, jest to chyba bardzo jakiś taki drobny peeling rozjaśniający, o, rozjaśniający peeling. Jest to, czekajcie, też tak algowo pachnie, ta cała seria tak algowo pachnie. Bardzo, bardzo delikatny peeling, to nie jest takie szorowanie, to nie jest taki intensywny peeling, ale jak wiecie, już od jakiegoś czasu ja po prostu też od takich peelingów odeszłam. I w zasadzie nie używam już takich właśnie bardzo mocno szorujących peelingów, natomiast ten troszeczkę z kolei moim zdaniem nic nie robi. To znaczy, on ma w sobie drobinki, ale ma ich na tyle mało, że ja za bardzo nie czuję tego mechanicznego ścierania, więc jeżeli nie czuję, no to już wolę sięgnąć po prostu po enzymatyczny peeling. Natomiast jeżeli lubicie delikatne ścierające peelingi, to może być coś fajnego dla Was. No i jeszcze pozostałe rzeczy, których jeszcze nie miałam okazji spróbować, to na przykład z serii rumiankowej. Tutaj mamy taki, wiecie, balsamik do demakijażu oraz mamy też olejek do demakijażu. Tego oleju, jeszcze w ogóle żadnego z tych produktów nie używałam. Dodatkowo z tej serii miętowej jest jeszcze jedna maseczka taka glinkowa, właśnie glinkowa, maseczka oczyszczająca z glinką, z miętą pieprzową, tak więc też jeszcze jej nie używałam, oraz też z tej samej serii jest taki tonik, który ma za zadanie matowić naszą skórę, natomiast ja, ponieważ moja skóra i ostatnio jest raczej bardziej w kierunku suchej, bym powiedziała, to na razie tych produktów również nie używałam. No i jeszcze ostatnie rzeczy właśnie z tej serii algowej, czyli pianka do oczyszczania twarzy, dodatkowo też mamy żel do oczyszczania twarzy oraz też dwa w jednym płyn micelarny. Tak więc, ponieważ tych produktów, jak widzicie, jest bardzo dużo, aha, i na koniec jeszcze taka rękawiczka do demakijażu. Też tej rękawiczki jeszcze nie używałam, na razie właśnie mam tą swoją gąbeczkę celulozową. Więc, jak widzicie, tych produktów z Yves Rocher jest dosyć dużo i nie jestem w stanie ich wszystkich wypróbować, tak więc, ponieważ dobijamy powoli do brzegu, wiosłujemy, jest w tej chwili nas około 12 950, tak pi razy oko.
Więc już za chwilę, już za momencik wybiję nam 13 tysięcy, o którym trąbię już od dłuższego czasu, bo przyznaję, że byłam tak niecierpliwa, że zaczęłam wcześniej mówić o tym. W każdym razie, ponieważ na 13 tysięcy, jak wiecie, planuję rozdanie, jak zresztą co 1000 takie rozdania robię i teraz też będzie rozdanie i będzie taka paczka pielęgnacyjna, to ja przeznaczę niektóre produkty właśnie z tej serii Yves Rocher właśnie do takiej paczki pielęgnacyjnej, bo no ich jest za dużo i po prostu nie jestem w stanie ich wszystkich zużyć, a po co mają u mnie leżeć, kwitnąć i wiecie, obrastać w kurz, jeżeli mogę się z Wami podzielić, bo tak naprawdę ja bym tej paczki nie dostała, gdyby nie to, że Wy mnie oglądacie. Więc to też jest z mojej strony taki właśnie ukłon w Waszą stronę i podziękowanie. Tak więc chciałam powiedzieć, że przebrnęliśmy przez to, co Wam już pokazywałam, ale nie, jeszcze ostatnia rzecz z Sephory, i to będzie dobry segue, ponieważ mam jeszcze jedno zamówienie Sephory, którego Wam nie pokazywałam, ale zamówiłam produkty z Milk Makeup i tak we vlogu wszystko powyjmowałam, a potem wszystko z powrotem powkładałam w te opakowania. Jak taki czubek, ale ja tak mam, że dopóki ich nie użyję pierwszy raz, to one będą leżały w tych opakowaniach, więc zdecydowałam się na zakup podkładu. Jest to podkład, który się nazywa Blur Liquid Matte Foundation, czyli jest to w teorii podkład, który ma mieć właściwości matujące. Dodatkowo zdecydowałam się również na zakup korektora. Oba produkty mam w kolorze cream, ponieważ tego najjaśniejszego, czyli porcelain, nie było ani korektora, ani podkładu. Już zresztą od dawna widziałam, że tego najjaśniejszego koloru nie ma. No i żeby, wiecie, całości tak całość zamknąć, to również kupiłam też puder. Jest to puder, który się nazywa Matte Loose Setting Powder, czyli on również ma mieć właściwości matujące i on występuje w różnych wersjach kolorystycznych. Ja go mam w kolorze Translucent Light. Jego jest bardzo, bardzo dużo tutaj, znaczy bardzo dużo, no sporo, spora, bo chyba bodajże 25 gramów, chyba mówiłam to nawet też we vlogu, bo też mam déjà vu, że szukałam właśnie ile jest gramów, więc tutaj mamy właśnie ten puder i zapytałam Was się we vlogu, kiedy pokazywałam te produkty, czy wolicie podkład, test podkładu osobno, a pudru osobno, czy żebym ja je wytestowała osobno, ale potem wszystko połączyła w jeden film, co spowoduje, że przynajmniej jeden produkt będzie musiał poczekać na drugi, no bo nie jestem w stanie ich, wiecie, równocześnie testować, więc najpierw jedno, potem drugie, a potem wspólne nagranie. No i tak część z Was powiedziała, że w zasadzie tak, ale właśnie chodziło o to, żeby były osobno, żeby wiedzieć mniej więcej, jak każdy z tych produktów sprawdza się osobno, a na przykład właśnie w teście połączyć to w jeden i wtedy wypróbować tą kombinację. I tak też miałam właśnie w głowie zamysł, taki miałam, kiedy Was się o to pytałam. Tak więc to i teraz przechodzimy właśnie już do zamówień, których nie widziałyście i między innymi właśnie za kolejne zamówienie z Sephory, które tak naprawdę poprzedzało to, tylko jakoś tak nie miałam kiedy Wam pokazać, jakoś ono przeleżało w ogóle w samochodzie, pod kurtką zapomniane. I mówię tutaj o kolejnym podkładzie, bo przecież nie może być inaczej. I jest to podkład Best Skin Ever. Pytałam Was się, czy właśnie warto w ogóle kupić ten podkład, czy ciekawi Was test tego podkładu i większość z Was powiedziała, że tak, że to jest w ogóle bardzo dobry, lekki, ale trwały podkład. Tak więc zdecydowałam się na kolorek 04N. Nie wiem, czy trafiłam dobrze z tym kolorkiem, wydaje mi się, że jest szansa, że powinien dobrze wyglądać, natomiast zobaczymy. Możecie mi napisać na przykład, który test podkładu wolicie najpierw, czy Sephora Best Ever Skin, czy tam Best Skin Ever, czy właśnie ten Milk Makeup Blur Matte Foundation, tralalala. Dajcie znać, który z tych testów byście chciały zobaczyć. Aparat mi się przegrzał, słuchajcie, po 15 minutach, bo jest tutaj u mnie w pokoju tak nagrzane, bo dzisiaj było bardzo dużo słońca i mam okno od południa i okno od zachodu i jest tak nagrzane, że dosłownie po 15 minutach mi się aparat przegrzał. Więc lecimy dalej, ja sobie w międzyczasie pooglądałam bliźniaków Welshów na YouTubie, więc mam wyśmienity humor. Lecimy dalej jeszcze z rzeczami, które kupiłam i tak, kupiłam szampon na moje, wiecie, problemy skórne, na FZS i to jest Paraderm szampon z dziegciem i Octopiroxem. Jest to szampon, który poleciła moja dermatolog, jeszcze też polecała mi Stieprox, więc ja używałam ich tam na przemian, teraz akurat zdecydowałam się na ten. I ona właśnie mówiła, że nie każdy lubi zapach dziegciu i chyba wygląda na to, że ja jestem znowu wśród tych osób, które są dziwne i lubią dziwne zapachy, dlatego że mi na przykład zapach farby nie przeszkadza, zapach lakieru, zapach benzyny i zapach dziegciu też mi nie przeszkadza. Naprawdę przyjemny jest to dla mnie zapach, nie utrzymuje się długo na włosach, tylko tyle, że jak je myjecie. Bardzo fajny szampon i to, co polecała mi dermatolog, to, żeby go wylać troszkę na dłoń, zrobić pianę i tą pianą myć, czyli w zasadzie trochę też tak jak się poleca używać normalne szampony, ale akurat z tym mi tak polecała i zostawić też go na trochę, więc ja na przykład robię tak, ponieważ włosy mam póki co jeszcze długie, mówię póki co, bo naprawdę zmierzam do tego, żeby je
obciąć, może, no, może nie aż tyle, ale, ale obciąć, że wiecie, na długość włosów nakładam maskę. Tutaj sobie nakładam ten szampon, wiecie, tu pianę i to sobie tak leży, tak? I maska działa tutaj, szampon działa tutaj, a ja sobie się tam dalej myję, tak? Więc to jest akurat szampon, który kupiłam. Pokazuję Wam, bo jak powiedziałam w ogóle na Instagramie, że kupiłam, to dostałam bardzo dużo pytań jaki, więc pomyślałam sobie, że może to jest coś, co Was zainteresuje, więc dlatego stwierdziłam, że go pokażę, bo ogólnie leków jakoś tak za bardzo nie pokazuję. I druga rzecz, którą kupiłam, którą dałam się namówić, przyznaję, ja jestem akurat, jeśli chodzi o Blankę Lipińską, to jestem podatna na to, co ona tam pokazuje. Może nie na wszystko, ale na sporą część rzeczy. No bo jak widziałyście, z Sun of Med próbowałam bardzo dużo różnych produktów, co prawda mi się nie sprawdziły. No i teraz zdecydowałam się też na jeden z produktów, które ona poleca i jest to BM Pharma Lipid Cell. I teraz tutaj taka, słuchajcie, ciekawostka. To jest ogólnie produkt, który ma nawadniać nasz organizm, jakby, no tak, nawadniać nasz organizm od wewnątrz, ale on na stronie BM Pharma za 60 kapsułek płacimy 100. Natomiast w aptekach to samo opakowanie można kupić za 55-60 zł, więc nie kumam, czemu u producenta produkt jest aż tak droższy, o wiele droższy. No rozumiem, nie wiem, różnica, bo była promocja 65 do 75 zł, ale żeby coś można było kupić prawie połowę taniej, to naprawdę mnie bardzo zdziwiło. Więc właśnie robiąc zamówienie w aptece na ten szampon i tam jeszcze leki to leki, no to stwierdziłam, mówię, a to sobie wrzucę, więc kupiłam po prostu dwa opakowania, żeby poużywać sobie to przez 2 miesiące, bo wiecie, miesiąc może niekoniecznie być wystarczający, żeby zobaczyć jakąkolwiek różnicę, ale pomyślałam sobie, że może jeżeli mój organizm będzie nawodniony od wewnątrz, to też jakby ta suchość się nie będzie przebijać, nie wiem, może to w jakiś sposób pomoże. Troszkę dałam się tak namówić i tam Blanka potem rzucała na przykład jakieś screeny, że dziewczyny pisały, że tarczy na przykład bardzo im pomaga przy AZS-ie i tak dalej, więc stwierdziłam, mówię, dobra, spróbuję, zobaczymy. Wiem, że Blanka ogólnie ma kod do BM Pharma, ale na minus 20%. Więc jeżeli tam kupujemy, no to zamiast 100 wypłacimy 80, to nadal jest to drożej niż właśnie 55-60 zł. Więc ja akurat zdecydowałam się kupić te dwa opakowania właśnie w aptece. Już Wam pokazuję, ponieważ dzisiaj to przyszło, już dzisiaj sobie otworzyłam i to było bardzo zgrabne. Jest to po prostu taka kapsułeczka. O, tak ona wygląda. Zwykła kapsułka, która jest... O, jeszcze tak Wam pokażę. Ona jest po prostu miękka. I takie dwie kapsułki dziennie, powypadały te kapsułki, takie dwie kapsułki dziennie łykamy, więc tak jak mówię, dlatego kupiłam dwa opakowania, bo w opakowaniu mamy 60 kapsułek, więc to jest na miesiąc, więc żeby po 2 miesiącach sprawdzić właśnie jak to będzie. I tutaj, co tutaj było? W ogóle głównym składnikiem jest skwalen, który ogólnie, nie wiem, czy nie jest przypadkiem... Nie cytujcie mnie, jeżeli się mylę, ale chyba wydaje mi się, że jest to jakaś tam pochodna od skwalanu, tak? Skwalan, tak mi się wydaje. A skwalan jest ogólnie dobry jako produkt nawilżający, tak? Więc to jeśli chodzi właśnie o moje zakupy. I teraz paczki, słuchajcie, dostałam w ostatnim czasie jeszcze kolejne paczki i między innymi dostałam paczkę od Caudalie. I jest to ich naturalny dezodorant. Zobaczcie w ogóle, jaki to jest wielkie. To jest dezodorant właśnie w takim sticku. Tutaj ja trzymam, słuchajcie, cały czas zatyczkę na wszelki wypadek, żeby on mi nie wysychał. Jest to dezodorant, o tak, tak mniej więcej on wygląda. Ma bardzo ciekawy zapach, bo dla mnie to on pachnie tak trochę mentolowo, tak trochę jak Vic Vapor, coś w tym stylu, to jakoś coś w tym stylu idzie. Natomiast jeszcze go na razie za mało używam, znaczy za mało używałam. Dopiero niedawno zaczęłam go używać, więc jeszcze sobie go trochę poużywam, żeby wypracować sobie na jego temat opinię i dam Wam znać za jakiś czas. Sorry, tak spojrzałam, bo mi zabrzęczał zegarek, więc przy okazji kolejna rzecz właśnie, jaką dostałam, to jest smartwatch. I jest to smartwatch, dostałam go od firmy Garrett Electronics bodajże oni się nazywają. Jest to smartwatch, tak jak widzicie na takim pasku, ja go nie odpinam, bo słuchajcie, jak ja mam zawsze problemy, żeby odpiąć te bransoletki, ale normalnie smartwatch, możecie zobaczyć, tak, nie, nic nie zobaczycie, dobra, poczekajcie. Tak wygląda. Tutaj ma tarczę, tylko że ta tarcza nie jest dotykowa. Jedyne, co można na tej tarczy, to jest przesuwać ją do góry, ale generalnie nie możemy za wiele na tym zrobić. Tak, to są moje dzisiejsze kroki. Bardzo mało tych kroków, tylko 1425, ale akurat dzisiaj byłam mega zajęta. Natomiast dzień się jeszcze nie skończył, więc jeszcze liczę, że uda mi się troszeczkę wyjść na spacer.
Smartwatcha powiem Wam, że używam, to źle zabrzmiało. Smartwatch dostałam jakieś 3 tygodnie temu, tak mniej więcej, może 2 tygodnie temu i nie mówiłam Wam od razu we vlogu, bo chciałam sobie go trochę poużywać, żeby w ogóle zobaczyć, czy mi tu coś takiego leży, dlatego że ja zegarków nie używam od lat. Nigdy, zresztą nawet jak oglądałyście moje filmy, to widziałyście, że ja po prostu na dłoniach nic nie mam. Natomiast tak chciałam zobaczyć, czy ja się przyzwyczaję do tego zegarka i czy jego funkcje będą dla mnie korzystne, tak? Czy będą w ogóle, czy będę z nich korzystać? I powiem Wam, że o dziwo tak, chociaż jeszcze nie ze wszystkich, bo na przykład w dużej mierze korzystam na przykład z przypomnień o lekach, zamiast w telefonie ustawiam sobie w smartwatchu, z przypomnienia o wypiciu po prostu szklanki wody, bo jeżeli wiecie, bądź też nie wiecie, no ja ogólnie mało piję płynów i jeżeli dobiję do litra dziennie, to jest w ogóle święto lasu, więc żeby jednak starać się pić trochę więcej, to mam ustawienia przypomnienia wody, natomiast nie zawsze z tego korzystam, bo to, że mi, wiecie, zapika zegarek, to nie znaczy, że ja wstanę i pójdę się napić wody, ale mi przypomina. On ma w ogóle też funkcję właśnie takiego przypominania, żeby się ruszyć, tak, że tryb siedzący, że rusz dupę, że może się trochę rozruszaj. Ma też właśnie, tak jak widziałyście, liczenie kroków, sprawdzanie tętna, tego typu rzeczy, tak więc ma troszkę przydatnych funkcji, natomiast ja na razie, tak jak mówię, głównie korzystam z krokomierza, właśnie z przypominania o wody, z przypominania o lekach i wiecie co, w czym byłby dosyć przydatny, jak na przykład wyciszę dzwonki, bo czasami jak nagrywam stories, a dostaję jakieś powiadomienia, to nie chcę, żeby brzęczało i wyciszam dzwonki. Potem na przykład zapominam, że mam wyciszone dzwonki i telefon leży. I zawsze było tak, że jak ktoś dzwonił, to ja po prostu nie słyszałam, no bo wyciszam dzwonek, poszłam sobie i w ogóle nawet nie sprawdzałam. A teraz widzę, nie mogę odebrać zegarkiem, ale widzę, że ktoś mi dzwoni i to przynajmniej mogę zareagować w jakiś sposób i mogę pójść odebrać, więc to na przykład mi się bardzo przydaje. I ja, jeśli chodzi o Garrett, mam dla Was kod zniżkowy, tak więc ten kod zniżkowy będzie też na dole w opisie. Jeżeli Was interesuje taki smartwatch, są smartwatche oczywiście damskie, męskie, są też smartwatche dla dzieci, są słuchawki bezprzewodowe, tak więc tam możecie zobaczyć. Jedyne co powiem Wam, to to, że chyba nie jestem wielką fanką jednak takiej bransoletki, wiecie, metalowej, nie wiem jak to nazywać, łańcuszkowej. Ja sama sobie taką wybrałam, bo nie wiedziałam, że nie będę fanką takiej bransoletki, ale po używaniu go właśnie od 2 tygodni jednak widzę, że chyba jednak wolę taką klasyczną bransoletkę, bo tą odpinać, zapinać. Parę razy niestety na przykład za lekko ją zapięłam i mi się zegarek odpiął, więc teraz już bardzo pilnuję, więc jak zapnę, to potem ciężko mi jest to odpiąć, więc no akurat jeśli chodzi o bransoletkę, na szczęście można wymienić i można na przykład na jakiś tam skórzany pasek po prostu, więc podejrzewam, że jeżeli będę go dłużej używać, jeżeli już naprawdę szlak nie trafi z tą bransoletką, to pewnie ją wymienię na taką normalną, zapinaną, wiecie, taką zegarkową niż taką, bo no jednak to nie jest ten, ale ogólnie zegarek, no bardzo mi się podoba, fajnie leży, jest taki, nie wiem jakby to powiedzieć, czy delikatny, no nie wiem, mi osobiście on odpowiada, wiadomo, kolory nie każdemu będą odpowiadać, kolory są też różne, więc można sobie tam wybrać wszelkie kolory, dobrać właśnie bransoletkę, tak więc do wyboru, do koloru. Linki oczywiście zostawiam Wam na dole. I teraz słuchajcie, ostatnia paczka, taka największa paczka, którą ostatnio dostałam i którą też pewnie widziałyście u innych dziewczyn, to jest paczka od Eveline Cosmetics. I oni ostatnio wypuścili całą taką nową pielęgnacyjną serię i to jest seria kokosowa. Ona już od jakiegoś czasu jest w drogeriach. Ja akurat nic z tej serii do tej pory jeszcze nie miałam, bo tej pielęgnacji, jak wiecie, no już sporo mam. Ale ogólnie teraz właśnie dostałam kilka produktów z tej serii. Między innymi dostałam płyn micelarny i tonik 2 w 1. Dostałam też piankę do mycia twarzy, jak również krem pod oczy. To jest taki krem... No jest zamknięty, więc może nie będę go otwierać, bo w sumie nie wiem, czy go będę wykorzystywać, czy może też nie pójdzie gdzieś na rozdanie. Oraz dwa kremy do twarzy. Jeden to jest Ultra Nourishing, czyli ultra odżywczy, a ten jest Multi Moisturizing, czyli super turbo nawilżający. Tak więc mamy dwa właśnie kremy do twarzy, odżywcze, bomba witaminowa i nawilżający koktajl mineralny. Tak więc tu są te dwa produkty. Dodatkowo jeszcze też w ramach pielęgnacji takie coś, co się nazywa Illuminating and Nourishing Body and Face Gel. Jest to żel nawilżający do ciała i do twarzy. Wielka tuba, żel jest o zapachu mango. Ja tutaj gdzieś wyczytałam, poczekajcie, rozświetlająco odżywczy żel do ciała i twarzy z 99% Natural Mango Extract.
Ma innowacyjną, ultralekką formułę na bazie soku z brazylijskiego mango, potężna porcja drogocennych składników, nawilżająco pielęgnacyjnych sory. Bardzo trudno się tutaj to czyta, bo to jest biały napis na przezroczystym opakowaniu. Generalnie zawiera kompleks witamin A, E oraz F, wzmacnia naskórek, zawiera też fitokolagen. Tralalala. Ja już go sobie otworzyłam i nawet go używam, natomiast zapach ma bardzo fajny. Tekstury, no jak widzicie, ma żelową, więc ja też troszeczkę go tutaj wycisnę, więc tekstura, jak widzicie, ma żelową. Więc dosyć szybko zaczyna się wchłaniać, natomiast on się jakoś tak szybko, turbo nie wchłania, tylko się troszkę przez chwilę klei na ciele. Więc to w zależności od tego, co lubimy. Zapach, powiedziałabym, że no ja nie wiem, czy to jest mango. To jest moim zdaniem takie bardzo sztuczne, chemiczne mango. To zapach jest przyjemny, natomiast jakby mi ktoś nie powiedział, że to pachnie mango, to chyba bym nie wiedziała, że to pachnie mango. Więc ogólnie, no nie wiem, poużywam go sobie. Jestem ciekawa, bo jak wiecie, ja na przykład w ostatnim czasie kupiłam sobie biodermy takie, wiecie, kremy. One są dosyć gęste i dosyć takie bardzo intensywne, więc na przykład w ciągu dnia, jak chcę sobie, wiecie, odświeżyć takie nawilżenie, to ten żel myślę, że będzie dobry, ale tak, żeby, wiecie, porządnie dać nawilżenia skórze, to nie wiem, bo on niestety, no, póki się tak całkiem nie wchłonie, to się klei, a już szczególnie na dłoniach, więc to mi troszeczkę tak średnio odpowiada. No i w ramach jeszcze całej, o Boże, prawie mi wpadło, całej tej paczki jest ekspresowa pianka brązująca do ciała. Tak ona wygląda, natomiast powiem Wam, że no jeśli chodzi o brązujące produkty, to ja ich nie używam. No i to jest ten problem właśnie z zegarkiem, że jak Wam brzęczy, to jest automatyczne sprawdzanie, to wybaczcie. Więc jeśli chodzi o brązujące produkty do ciała, to ja tak trochę nie bardzo, więc obstawiam, że to też pójdzie w paczce, tylko się zastanawiam, czy to jest pielęgnacja, czy to jest makijaż. Dlatego, że produktów Eveline do makijażu też dostałam kilka, więc też chciałabym się nimi z Wami podzielić, bo na przykład, słuchajcie, dostałam w tej paczce tą paletkę fioletową, której test już robiłam, której makijaż robiłam, więc tutaj jest świeżutka nowa wersja, która jest nieotwierana i no, tym bardziej nie potrzebuje dwóch identycznych palet, więc to by na pewno powędrowało do paczki makijażowej na rozdanie. Więc właśnie się zastanawiam, czy to jest pielęgnacja, czy makijaż, tak, więc możecie dać mi znać. No i wśród jeszcze produktów od Eveline dostałam też takie Bio Organic Magical Corrector, Color Corrector, czyli CC Cream w 4 kolorach, które występują. Jakie to jest teraz lekkie, jak brałam 400-gramowy produkt, to teraz wzięcie to do dłoni, to mam wrażenie, jakby to było puste. Więc na pewno sobie zostawię ten najjaśniejszy kolor, ale do paczki dorzucę Wam właśnie któryś z tych. W ramach jeszcze tej paczki były warietę mascara oraz eyeliner, co też Wam dorzucam do paczki, dlatego że ja już te produkty miałam i nawet chyba eyeliner mam. Albo miałam, albo nie wiem, zaraz muszę sprawdzić jeszcze na pewno. Natomiast tusz na pewno miałam, więc to Wam dorzucam do paczki. Natomiast słuchajcie, dostałam jeszcze w ramach tej paczuszki od Eveline paletę warietę. I tej palety nie miałam. I tak się zastanawiam, ponieważ widziałam różne filmy na YouTubach, widziałam różne filmy z tą paletą i zastanawiam się, czy byłybyście zainteresowane, żeby właśnie nagrać z nią makijaż. Ja tutaj rozetnę to zabezpieczenie, żeby ją wyjąć i chociażby Wam pokazać, na wypadek, gdybyście nie widziały tej palety jeszcze nigdzie. No, nie jest tak prosto się dorwać do tej palety. No bez kitu, po prostu ona nie chce w ogóle wyjść, a ja nie chcę za bardzo jej niszczyć na wypadek, w sensie tego zewnętrznego opakowania, na wypadek, gdybym się zdecydowała jednak ją komuś, podarować, tak, więc tu mamy tą paletkę, ok, otwieramy delikatnie, lusterko jest zaklejone, kolory też są jeszcze zaklejone, więc tak Wam pokażę, bo nie chcę zajmować tej folijki, żeby tutaj, wiecie, nie wprowadzać kurzu ani nic, więc no tak się zastanawiam właśnie, czy byłybyście zainteresowane, żeby zobaczyć makijaż tą paletą, czy widziałyście już wystarczająco dużo tych makijaży i tak średnio Was interesuje, bo dostałam jeszcze 3 paletę i na tą się akurat bardzo cieszę, bo jak, zaraz mi tutaj wszystko poleci, jak kupowałam tą paletkę, to widziałam te paletki właśnie w sklepie i tak się zastanawiałam, czy ją kupić, czy się na nią zdecydować, czy nie. Co prawda ona wygląda w ogóle jak farbki neonowe, tu mamy pacynkę, która... To już nie te czasy, żeby pacynki. Natomiast tak, wiecie, no to jest taka ciekawa właśnie oferta na neonowe kolory z drogerii, więc może by,
może by przetestować, tylko wiecie, no tutaj makijaż z tym, no na nią się bardzo cieszę, tylko jeszcze nie wiem, jaki makijaż nią wykonać, ale właśnie na tą varieté, to byłabym bardzo ciekawa, czy wy jesteście w ogóle chętne na to, żeby zobaczyć właśnie makijaż. Powiem wam, że ona taka jest troszkę inna niż do tej pory palety, bo ona ma taką odczucie jest, jakby to była skórzana okładka, coś w tym stylu. Oczywiście to nie jest skórzana okładka, ale wiecie, wrażenie jest takie właśnie bardzo, bardzo ładne i eleganckie, więc no ciekawa jestem, koniecznie dajcie mi znać, czy tutaj już wszystko wam pokazałam, co miałam pokazać. No w zasadzie wśród tych jeszcze produktów był m.in. intensywnie ujędrniający olejek do biustu i ciała zmniejszający rozstępy i celulit. W 99% składający się ze składników naturalnych, zawiera olejek migdałowy, mleczko pszczele, miód, olejek marula, propolis, oliwę z oliwek oraz witaminę E. Jestem ciekawa, czy wy ten olejek macie i do czego go używacie, bo wrażenie jest takie, że to mógłby być fajny produkt, ale zastanawiam się do czego, czy to jest taki, wiecie, all around ogólnie do wszystkiego, czyli i do włosów, i do ciała na przykład po kąpieli, no jestem ciekawa, bo w sumie do ciała po kąpieli to byłby dobry sposób na zużycie tego olejku, ale no z kolei teraz, no tak jak mówię, mam inne produkty. Tak więc tak, przebrnęliśmy przez ten ogromniasty haul, który pewnie byłby krótszy, gdybym po pierwszej połowie nie poświęciła na produkty, które już wam pokazywałam, ale tak jak mówię, chciałam je przypomnieć też i pokazać tym osobom, które na przykład vlogów może nie oglądają i właśnie nie widziały, co też takiego tam było, ale też przy okazji takie mini recenzje już niektórych produktów, które zaczęłam oglądać. No i teraz właśnie ta duża paka od Eveline, paczka od Caudalie, zegarek też, więc dajcie znać, czy coś przykuło waszą uwagę, co byście chciały zobaczyć w najbliższym czasie, czy właśnie którąś z tych paletek, czy może coś w ogóle z tych produktów macie i na przykład coś jest szczególnie warte zainteresowania, nie wiem, może właśnie coś z tej serii kokosowej, może z Yves Rocher warto na coś spojrzeć, może właśnie któraś z tych paletek, więc koniecznie dajcie znać. Pamiętajcie też, że wszystkie produkty macie wypisane na dole, jak również cały makijaż, kolczyki to pewnie są z AliExpress, ale generalnie wszystko macie wypisane na dole i pamiętajcie też, że w opisie na przykład znajdują się różne linki do na przykład takich stron typu cashback, czyli Bonusway czy Lucky Shops, bo tam na przykład kupując czy w Sephorze, czy nie wiem, na Kokolicie, czy na Minty Shop, coś mnie zaczęło swędzić w nos. Generalnie na różnych stronach, instalując sobie takie rozszerzenia, właśnie zakładając konto w aplikacji, możecie otrzymać zwrot kasy. I część z was już to w ogóle zna i korzysta od lat. Ja dopiero całkiem niedawno jakby w to wsiąkłam i zaczęłam sobie z tego korzystać, tak więc też pamiętajcie o tym, że po prostu można z tego skorzystać i też dodatkowo zaoszczędzić trochę grosza, więc wszystko macie w opisie. Ten opis jest naprawdę bardzo, bardzo bogaty zawsze. Więc to tyle w takim razie. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, pa, pa.